Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy dobry jakościowo produkt na pewno sam się broni i o tym, czy sprzedawca faktycznie musi ten produkt świetnie znać. Podpowiem, nie musi. Zapraszam do oglądania naszej rozmowy. Cześć, dzień dobry. Witamy Was dzisiaj w 19 odcinku naszego pierwszego sezonu podcastu. Przestań wreszcie sprzedawać, gdzie razem z Robertem Lipińskim rozwalamy na części elementy sprzedaży B2B. Dzisiaj poruszamy się w dość ciekawym temacie, ponieważ zadamy kłam jednej z bardzo częstych teorii sprzedażowych, a mianowicie większość szkoleń sprzedażowych i sprzedażowych szkoleniowców mówi, że prawdziwy sprzedawca musi świetnie znać swój produkt, aby mógł go skutecznie sprzedawać. Przed Państwem Robert Lipiński, który zgoła ma troszkę inne zdanie na ten temat. Robercie, jak to się w ogóle dzieje, że Ty masz inne zdanie na ten temat? Czyżby sprzedawca nie musiał znać przedmiotu, który sprzedaje? Cześć, witam Was wszystkich. Cześć, Tomek. Ja może zacznę od tego, że ja na wiele rzeczy mam inne zdanie i to może... No i dlatego cała zabawa z tym. Tak, i może stąd właśnie to, że czasami tutaj zadajemy kłam. Ja myślę zadamy temu kłam i myślę, że ta znajomość produktu nie jest aż tak istotna, jak ją malują na wszelkiego rodzaju szkoleniach, czy nawet już teraz jakby niekoniecznie w cudzysłowie mówiąc, uderzając w branżę szkolenia, bo to nie o to chodzi. Jest wiele firm, które nie stosują w ogóle żadnych szkoleń, czy jakichś działań takich uczących sprzedawców być lepszymi sprzedawcami, natomiast sami od wewnątrz bardzo mocno stawiają na produkt. Nie? To jest myślę, że domena wielu firm, wielu przedsiębiorców, że po prostu bardzo mocno stawiamy na produkt, który akurat mamy w swoim portfolio. Więc to ja Ci wejdę w słowo, bo w zasadzie to też nie jest takie do końca niezrozumiałe, prawda? Bo często słyszymy, że jakość obroni się sama. Jeśli masz dobry produkt, to na pewno się sprzeda, bo gdy ten produkt będzie faktycznie dobry, to ludzie będą ustawiać się w kolejkach. Tak, i myślę, że to ma sens, tylko że w sprzedaży transakcyjnej. W sprzedaży, która dokonuje się w wyniku pewnych działań reklamowych, w wyniku pewnych działań wiralowych i wtedy myślę, że jeżeli mamy dobry produkt, który się sprzedaje szybko i bez konieczności jakichś długich procesowych dywagacji pomiędzy sprzedawcą a klientem, to jak najbardziej to może mieć sens. Czyli to jest na przykład jakiegoś dopasowania go do potrzeb klienta, wdrożenia i tak dalej, jeśli nie mamy tych elementów, tylko po prostu kupujemy tę cegłę, No to tutaj faktycznie jakość powinna bronić się sama. Bo może myślę, że warto tutaj po raz kolejny podkreślić, że my tutaj mówimy o sprzedaży, która spełnia co najmniej dwa aspekty. Tak? Z jednej strony to jest sprzedaż B2B, a z drugiej strony jest to sprzedaż nietransakcyjna, czyli taka, która wymaga pewnego podejścia procesowego, iteracyjnego. Dobrze, Robercie, skoro my opowiadamy nie o sprzedaży transakcyjnej, tylko bardziej o tej iteracyjnej, to jednak w tym przypadku ta znajomość świetna produktu nie do końca jest tak istotna, jak rozumiem. No, ona nie jest aż tak istotna, dlatego że tu jest coś innego bardziej istotne, tak? My o tym mówimy od początku naszej serii, myślę, i tego całego, tej całej pierwszego sezonu, że sprzedaży, o której mówimy, istotne jest nie to, co my sprzedajemy, tylko to, jakie potencjalne problemy, czy wyzwania, czy bolączki naszego klienta jesteśmy w stanie rozwiązać. No, o tym mówi solution selling. I teraz... W związku z tym, że podchodzimy do tej sprawy właśnie w ten sposób, to ten produkt, on nawet jeśli jest istotny, to on nie jest istotny na tyle, żeby o nim mówić. Bo teraz też bym chciał od razu powiedzieć jedną rzecz. My nie chcemy tutaj powiedzieć tego, że drodzy sprzedawcy, drogie firmy, przestańcie poznawać swój produkt, weźcie w ogóle o nim nie rozmawiajcie, produkt się nie liczy, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, że produkt nie powinien być, znajomość produktu nie powinna być orężem sprzedawcy. To mam głównie na myśli, próbując jakby odkłamać ten element. Ja nawiążę trochę do tego, co rozmawialiśmy sobie w offie przed odcinkiem. Użyłeś takiego fajnego określenia wtedy, że sprzedawca nie jest product ownerem i nie należy tych dwóch pozycji mylić ze sobą, prawda? Bo to są trochę inne umiejętności, inne kompetencje. Tak, znaczy wiesz, są firmy, ja znam takie przykłady z rynku, gdzie firma, która sprzedawała swój produkt B2B i był to produkt tak zwany SaaS-owy, czyli była ta aplikacja, ona sprzedawała w taki sposób, że swoich handlowców nazywała product ownerem, ale to był taki trik trochę, bo to oznaczało, oni mieli taki pomysł na to, żeby łatwiej dodzwaniać się do klientów, bo wiadomo, że klient może łatwiej...
Dokładnie, może sprzedawca nie będzie aż tak osobą, tak, z którą tak chętnie się będzie Bo jak wiemy, rozmawiać. sprzedawca bywa persona non grata i tu gdzieś wam podlinkujemy ten odcinek, w którym o tym mówimy. Dokładnie, w związku z tym tak, product owner to osoba, która niewątpliwie produkt musi znać. Ona powinna też mieć jakieś umiejętności sprzedażowe, bo zakładam, że na spotkaniach się będzie pojawiać. Natomiast rolą sprzedawcy w tym podejściu, o którym mówimy, jest doskonałe poznanie sytuacji klienta. Tak jest. Natomiast logiczne jest, że jeżeli chcemy my poznać sytuację klienta, o tym też już wielokrotnie mówiliśmy, to na nic się zda mówienie o naszym produkcie. Bo to my będziemy mówić, to klient się będzie dowiadywał, a nie my. W związku z tym musimy postawić na coś innego. I teraz przechodząc jakby do, myślę, meritum tego odcinka, to jest taka pewna zasada czy reguła, która rządzi tym podejściem, tak, że ten produkt nie jest najważniejszy. Ponieważ to chyba oczywiście amerykańskie odkrycie, można powiedzieć, tak? Czyli kolejny wzór, o którym powiemy. Tak, to Robert jest, jak już pewnie zauważyliście, fanem równań. Tak, tak. Ja kiedyś ktoś mi powiedział, że jestem umysłem humanistycznym, a ja coraz częściej odkrywam, że jestem umysłem ścisłym, bardzo lubię logikę i lubię takie różne matematyczne rozkminki, chociaż nie jestem w tym dobry, bo nigdy się tego dobrze długo nie uczyłem. Byłem humanistą z wykształcenia, można powiedzieć. Ale abstrahując. Albo jeszcze, zanim ten wzór wprowadzę, to powiem jeszcze taką jedną rzecz, która myślę będzie takim potwierdzeniem tego wszystkiego, o czym mówię, ale takim bardzo też nawet hardkorowym, bo przed chwilą powiedziałem, że nie namawiamy nikogo do tego, żeby w ogóle nie mówił o produkcie, nie uczył o tym produkcie i tak dalej. Natomiast ja jestem żywym przykładem takiego pewnego zdarzenia, w którym absolutnie nie znałem się na danym produkcie, który miałem okazję już kilka razy sprzedać. I rzecz działa się tam w 2017 lub 2018 roku, kiedy pracowałem najpierw jako doradca w takiej firmie, która wprowadzała na rynek swój produkt, też aplikacyjny. I później stałem się osobą, która weszła do środka do tej firmy po to, żeby pomóc tą sprzedaż poukładać tak od strony osoby zarządzającej, więc stworzyłem zespół, zatrudniałem sprzedawców. I w momencie, kiedy mieliśmy onboarding nowego zespołu sprzedażowego, i koleżanka właśnie z działu produktowego, czyli product owner, prezentowała ten produkt, to ja tak zupełnie bezwiednie wystrzeliłem, o, nareszcie zobaczę, jak ten produkt wygląda. Była konsternacja na sali, dlatego że no, młodzi sprzedawcy, którzy mieli być pod moim skrzydłem, nagle słyszą z ust swojego szefa takie słowa, że no, on już tutaj jest w firmie od paru miesięcy i ona dopiero on zobaczy. Nie wie, co sprzedaje. Tak, a ja już miałem na swoim koncie, tak jak mówię, kilka zamkniętych sprzedaży. To tak naprawdę potwierdza tą regułę, że jeśli znamy produkt od strony problemów biznesowych, jakie produkt rozwiązuje, to my nie musimy być od niego wobec niego ekspertem. Nam ta wiedza wystarczy, żeby zadać odpowiednie pytania klientowi, dowiedzieć się tego, czy my faktycznie jego problemy możemy rozwiązać. Czy my de facto tutaj musimy znać te bóle klienta, o tym już też mówiliśmy i to podlinkujemy. No i musimy mieć też ustawione w firmie value proposition, o którym jeszcze nie mówiliśmy, ale o którym niebawem powiemy. Tak, te dwie rzeczy są kluczowe i może się powtórzę, ale powiem, no, ten produkt my na poziomie rozwiązywanych przez nasz produkt czy usługę problemów powinniśmy znać, tylko on nie powinien być naszym orężem, bo to myślę, że jest bardzo istotne. I teraz co się dzieje, kiedy staje się orężem? Bo myślę, że to jest istotne. I powrócę teraz do tego amerykańskiego wzoru, czy tam do tego podejścia, które gdzieś zostało opisane pewnym wzorem. Nie wiem, czy jest on znany, czy nie. Tobie, Tomek, na pewno jest znany, ale jest taki wzór, który składa się z trzech liter E. Czyli E równa się E plus E. I to jest taki wzór, który myślę, że każdy ze sprzedawców, jeśli go nie zna, to fajnie, jeżeli się z nim zapozna, bo on bardzo taki wymierny sposób pokazuje, co się dzieje, kiedy występują określenia tych trzech literek. Te trzy literki, to zacznę może od strony tej prawej równania, czyli to E plus E, to jest z angielskiego excitement i expert, czyli dwa elementy, które bardzo często charakteryzują sprzedawców produktowych. Excitement, który pojawia się w momencie, kiedy sprzedawca słyszy, że klient może potrzebować jego produktu, i włączanie trybu eksperta, czyli ja o tym produkcie wiem wszystko i mogę o nim świetnie opowiedzieć. I teraz po drugiej stronie jest ciekawa rzecz, bo po drugiej stronie tego równania jest słowo enemy.
czyli wróg. Mhm. W związku z tym, jeśli podejdziemy poważnie do tego wzoru i do tego podejścia, to będziemy mieli świadomość, że naszym głównym wrogiem w rozmowach z klientami są te dwie rzeczy. Czyli ekscytacja, że ja wiem lepiej, bo coś usłyszałem, i moja eksperckość, która powoduje, że zamiast słuchać, będę gadał. Zamiast dociekać, będę proponował rozwiązania i tak dalej. W tym momencie staje się w oczach klienta kimś, kto wie od niego lepiej. A to nie jest dobre w kontekście sprzedaży tej, o której mówimy, tak? Czyli wymagającej iteracji, procesu, zaufania. To jeszcze mi tutaj przychodzi na myśl jeden odcinek, o którym nie powiedzieliśmy, a mianowicie nagraliśmy kilka odcinków temu, taki dotyczący tego, co my tak naprawdę sprzedajemy, no nie? I to tam zastanawialiśmy się, czy w ogóle epatowanie, nazwijmy to brzydko, produktem i jego cechą, zdolnością i korzyścią ma sens. Tutaj oczywiście też do niego linkujemy. Mhm. Wygląda na to, że jednak faktycznie inne rzeczy są istotne, nie? Czyli to od strony klienta, a nie od strony naszej de facto. Tak, ja myślę, że to wszystko się wpisuje też w ten tytuł tego podcastu i tej całej serii, tak? Przestań wreszcie sprzedawać, bo de facto wszystko idzie dokładnie w tym kierunku, tak? Jeśli sprzedawca będzie, jeżeli sprzedawca zapomni, w cudzysłowie powiem pozytywnie, zapomni o tym, że dzierży w plecaku, czy nie wiem, gdzieś oręż pod tytułem produkt, zostawi go za drzwiami, pomimo tego, że go świetnie zna, to go po prostu nie weźmie na pole bitwy, no to nie będzie mógł go użyć, a jak go nie będzie mógł użyć, to będzie musiał znaleźć inną broń w cudzysłowie, żeby wyjść z tego cało. No i tutaj myślę, że warto też będzie nawiązać do takiej wypowiedzi Mike'a Bosworth'a, czyli osoby, która jest dla mnie pewnym wzorem, jeśli chodzi o sprzedaż. No i ojciec chrzestny Solution Selling. No nie? Tak, no i autor przedmowy do mojej książki. No to też. To jest i mój mentor prywatnie. Tak czy inaczej, on na jednym z TED-ów powiedział, to może od razu przejdę do pewnego hintu, bo zawsze... Tak, a TED-a podlinkujemy oczywiście. Tak, to będzie takim hintem dla was, dla wszystkich, którzy nas oglądacie. Mike Bosworth na jednym z TED-ów, który podlinkujemy, opowiada właśnie o tym, w jaki sposób to takie podejście produktowe, eksperckie może zaszkodzić sprzedaży. I tam daje taki bardzo jeden prosty hint. On jest naprawdę bardzo prosty. Czyli polega to na tym, że jeśli klient zadaje mi pytanie, czyli ja jestem sprzedawcą, klient zadaje mi pytanie, to naturalne jest to, że sprzedawca chce na to pytanie odpowiedzieć. Jasne. A Mike mówi tak, jak usłyszysz coś takiego, to ugryź się w język. Jak będziesz chciał powiedzieć coś o swoim produkcie, ugryź się w język. To jest takie może kolokwialne. Mhm. I zadaj pytanie. Zastanów się, jakie pytanie możesz zadać. A pytania mogą być różne. Dlaczego pan, pani w tym momencie o to pyta? Dlaczego to akurat jest istotne? Co sprawia, że to państwa interesuje? Zawsze jesteśmy w stanie naprawdę przekierować rozmowę w inne rejony, jeśli tylko odpowiednio zareagujemy. Natomiast jeśli zareagujemy odpowiedzią, to prawdopodobnie ze strony klienta padnie kolejne pytanie. Ja lubię mówić o sprzedaży w takich kategoriach trochę sportu, trochę bym powiedział nawet w cudzysłowie powiem sportu walki, gdzie ktoś z kimś sparuje, bo na tym to właśnie polega, że nasza reakcja na to, co zrobi nasz rozmówca, pociąga za sobą kolejne reakcje tego rozmówcy. I tutaj na to trzeba być bardzo wyczulony. I wiesz co? Tak sobie myślę, że na tym wypadałoby dzisiaj zakończyć, żeby nie zostawiać za dużo w głowach, tylko tę jedną, jedyną rzecz, żeby faktycznie nie myśleć o sobie jako o ekspercie, nie? Tylko o tym, który faktycznie znajduje u klienta jego potrzeby i stara się znaleźć na nie rozwiązanie. Myślę, że tak. No to super. Tymczasem, drodzy Państwo, zapraszamy do kolejnego odcinka, który będzie zwieńczeniem naszego pierwszego sezonu. I w tym ostatnim odcinku serii przywołamy trochę anegdot z życia sprzedawcy i tego, w jaki sposób sprzedawcy się zachowali i być może, Robert, też tego, jak zachować mogli się nieco inaczej, aby być bardziej skutecznymi. Zgadza się? Zgadza się. Fantastycznie. Mam tego w głowie i chętnie się tym podzielę. Także jeśli oglądacie to później niż w sierpniu 2022 roku, to zapraszam do kliknięcia kolejnego odcinka, o ile się da, to troszkę wyjdzie dalej. Co z tym będzie? Też o tym powiemy w kolejnym odcinku. Powiemy o tym dalej, tak jest. A jeśli się da, to oglądajcie. Jeśli się nie da, to poczekajcie
To za tydzień będzie kolejny odcinek. My tymczasem z Wami się na dzisiaj żegnamy. Zapraszamy oczywiście do lajkowania, szerowania, komentowania. No i przestań wreszcie sprzedawać. Tak jest, bo już niedługo na rynku będzie książka Roberta, w którą warto się będzie zaopatrzyć. I wszystkie te wiedzę, całą tą wiedzę z naszego podcastu można będzie znaleźć w papierze. I chyba jeszcze w audiobooku, jeśli dobrze. Tak, i w e-booku. Cały komplet. Pełen komplet. Dobra, to znikamy, Robert, na dzisiaj. Wam dziękujemy za oglądanie. Dziękuję. I prosimy się jeszcze raz o lajki, komentarze. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Dobrego dnia. Dobrego, cześć.